Dobrze. Okej. Okay. Moja droga Anno. Tak. Mamy tu pomidora. Pomidor. Jest... Tak. Tak, jaki jest pomidor po niemiecku? Tomaten. A? Ty siedź cicho, gościu. Patrz, jaka jestem powściągliwa. Wiedziałam, że za mnie załatwisz. Ale to już było... Wiesz. Entschuldigung. No, właśnie. No dobra. Masz 60 sekund, najdroższa. Pytań jest sporo. Szczęśliwi czasu nie liczą, nie? No, pomidor liczy. Moje pomidorzysko... Ale co się stanie, jak ja nie odpowiem? Lub jak... Jak nie odpowiesz, bo możesz się zasłonić słowem pomidor, on wybucha. Albo słoniem. Wybucha. Co? Jak, co? Wybucha. Aha, że jak ja powiem pomidor, to on wybuchnie? Ja chcę to zobaczyć. Mogę powiedzieć od razu? Nie. Nie. On taki głupi nie jest, wiesz? A ty nie taka sprytna, wiesz? Panowie, music. Aha, bo to jeszcze z podkładem muzycznym. A jak? I czas się liczy. 3, 2, 1, start. Czego się wstydzisz? Niczego. W jakim wieku się po raz pierwszy całowałaś? Podstawówka, to było, to mogło być 7 lat. Kiedy ostatnio się całowałaś? I wtedy też jarałam fajki. Kiedy ostatnio? Bardzo dawno temu się nie całowałam. Czy całowałaś, czy nie całowałaś? Kiedy... Nie całowałam, ty no. Pytasz o całowałam. To tak, ja ci mówię, kiedy... że bardzo dawno temu się nie całowałam. To troszkę, dobrze, okej. Okay. Jaki jest twój najgorszy zwyczaj, którego nie możesz się pozbyć? Ja uważam, że to jest wspaniały zwyczaj. Potrafię chodzić w ciuchach, w których śpię, przez cały dzień, jak mam wolny. Kocham to. Czy przespałaś się z facetem, a potem do niego nie oddzwoniłaś? Oczywiście. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Ja kocham kosmetyki, biżuterię, buty, torebki, ciuchy, gadżety. Ja kocham rzeczy do domu, ja kocham wszystko, jestem wagą, ja kocham piękno, więc no, potrafię puścić. Tak, puśćcie mnie na turecki bazar, jest mój. Jaki najdroższy prezent dałaś drugiej osobie? Co to było i za ile? Obraz mojemu eksmężowi, to był Nowosielski. Tak, to było za największą kasę. No nie, no jeszcze dziecko, ale dzieci nie tutaj w grę, nie w ten. No. Dziecko dostało komputer. Ile ten obraz kosztował? Wtedy 4 koła. W czym wyglądasz najlepiej? W garniturach. W czym wyglądasz najgorzej? W sukienkach, krótkich mini. Fatalnie. Którego polskiego aktora nie wyrzuciłabyś z łóżka? Wielu ich jest. Nie wyrzuciłabym wielu aktorów. Nie, naprawdę, mam z aktorów. No chociaż... dobra, nie wyrzuciłabym tego. No wiesz kogo? Wałęsa, no. Najlepszy aktor. Szybko, więc, szybko! Więc Więckiewicza bym tak. Nie wyrzuciła! Czy udawałaś kiedyś orgazm? Czy udawałaś kiedyś orgazm? Nie miałam takiej potrzeby. Na szczęście. Czy Krzysiek jest dobry w te klocki? Jest. Anna Nowak-Kibisz zmieściła się w tych 60 sekundach, czy nie? Czy nie? O! Jesteśmy na Legii! Jesteśmy na żylecie na Legii! Bardzo ładnie, bardzo!